Prawda jest taka, kiedy kupujecie samochód, jesteście z niego bardzo dumni i bardzo szczęśliwi, że jest taki nieuszkodzony, nie ma na nim żadnych śladów. To samo jest z motocyklami. One są piękne, one są nienaganne, kiedy wyjdą z fabryki. A potem zaczyna się prawdziwe życie. Przyjeżdżacie na parking, jakaś trąba wózkiem uderza was w drzwi, zauważacie to przy pierwszym myciu i załamujecie ręce. On był taki piękny, taki nienaganny, a tu nagle dołek w drzwiach. Normalnie człowiek podchodzi do sprawy tak, mówi, pojadę do lakiernika, może coś zaradzi. No ale wiadomo, lakiernik, szpachlowanie, szarpanina. Efekt końcowy jest taki, że samochód już nie jest nowy. Kiedy będziecie go sprzedawali, ktoś podejdzie, posprawdza grubość lakieru i warstwę, która jest pod lakierem, powie, bite auto. Powiecie, nie, to nie jest bite auto, to jest auto, które po prostu na parkingu dostało wózkiem na zakupy. I w pewnym momencie dowiadujesz się, że istnieje miejsce, gdzie dzieją się cuda. Ale najlepiej o tym opowie Andrzej. Witaj, Andrzeju. Andrzej, jak to tak naprawdę jest? Są narzędzia, są ludzie, którzy potrafią to zrobić, czyli wyprostować auto bez lakierowania, bez szarpaniny. Jak robicie takie cuda? Nasi specjaliści szkolą się nawet do 2 lat, aby usunąć takie wgniecenie, tak jak widziałeś w czasie... Na tym Jaguarze. W 30 minut do 40 usuwamy wgniecenia, które wcześniej wymagały ponownego lakierowania, a nawet szpachlowania. Ja tak odważnie siedzę na tym błotniku, bo wiem, że gdyby się wgniótł, to bez kłopotu to usuniecie. Czy samochody to jedyna formuła? Możecie robić też motocykle. Co robicie jeszcze? Na przykład ktoś ma wgnieciony zbiornik. Czy to się da usunąć? Jak najbardziej. Również naprawiamy motocykle. Tak samo naprawiamy inne uszkodzenia na samochodzie, ale dzisiaj oczywiście rozmawiamy o usuwaniu wgnieceń. Co najważniejsze, bez lakierowania. Co jest ważne, warto do nas przyjechać i sprawdzić, czy dane uszkodzenie możemy usunąć, ponieważ nie wszystkie uszkodzenia da się usunąć, ale większość potrafimy. Słyszałem kiedyś, że takie narzędzia można kupić i wiele osób podchodzi do tego. Kupię sobie takie narzędzia, popatrzę w internecie i wyprostuję sobie blachę. Czy to jest prawda, czy można narobić więcej szkód niż gdyby się w ogóle tego nie dotykało? Ja, pracując jako kierownik salonu naszego drugiego w Jabłonnej, próbowałem. Uczyłem się rok. Niestety, nie trenując cały czas, nie potrafiłem usunąć takiego wgniecenia, więc wszystkie urządzenia, które możemy kupić na Allegro po kilkadziesiąt czy kilkaset złotych, niestety to nie urządzenia, a to wiedza i doświadczenie naszych pracowników pozwala na usuwanie wgnieceń. Patrzyłem, jak pracował Adam. On miał takie specjalne światło, taki raster jeszcze do tego i dzięki temu widział dokładnie wgniecenie. On pracował jak jakiś magik, bo na naszych oczach ta dziura, ten dołek po prostu się wyrównał. Pierwszy, jak widzieliśmy w kilka sekund, Daniel zajmuje się tym od 15 lat, więc jego doświadczenie pozwala na naprawę takiego uszkodzenia już w kilka sekund. Nasz specjalista będzie robił to troszkę dłużej, osiągnie ten sam efekt. Faktycznie jego praca wygląda jak magia. Przepraszam, że przekręciłem. Daniel oczywiście. Jesteśmy w wirze walki. Tutaj ludzie cały czas pracują, usuwają jakieś uszkodzenia, polerują auta, doprowadzają lakier do stanu idealnego. No powiem ci, że rzadko mi się spotyka oglądać czary, znaczy zdarza oglądać czary. Natomiast dzisiaj byłem świadkiem prawdziwych czarów i pewnie przyjadę do was jeszcze z drugim dołkiem na samochodzie. Serdecznie zapraszam. Co jeszcze pokażę? Przykładowo, tak jak masz tutaj to uszkodzenie, obtarcie na lakierze. Wyobraź sobie, że wcześniej kilkudniowa wizyta na lakierni, dzisiaj wystarczą już 2 godziny, a wyjedziesz od nas samochodem bez takiego uszkodzenia. I tak właśnie działają ludzie z S+, potrafią zrobić cuda. Nie wiem, przestałem się bać stawiania samochodu na parkingu. Mądrzy ludzie mówią, parkuj auto na zewnątrz jako ostatni, to obiją ci tylko z jednej strony. Teraz mogą walić z obu stron, nie jestem przerażony. Dzięki ci, Andrzeju. Zapraszamy.